Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowna Opozycjo, w roku, w którym przyjdzie koniec wreszcie oczekiwany importu gazu ze wschodu na podstawie niekorzystnego kontraktu jamalskiego, wy zarzucacie nam monopolizację. W roku, w którym ruszy Baltic Pipe, wy zarzucacie nam blokowanie Baltic Pipe. Rządowi, który chce reformy ETS-u, rządowi, który krytykuje mechanizm MSR, na który zgodził się rząd Platformy i PSL-u, wy państwo zarzucacie znowu antyunijność w momencie, kiedy walczymy o Polaków, walczymy o ich portfele i walczymy o ich przyszłość. Jest takie pytanie, jak daleko jesteście państwo w tym swoim kłamstwie w stanie się posunąć w tej wojnie antypis, wykorzystując Polaków? Jak daleko w tym kłamstwie jesteście w stanie się posunąć, oceniając Polaków, że nie dostrzegą tego kłamstwa? Ta ustawa jest odpowiedzią na ich obawy. Zagłosujcie za nią, zamiast jej krytykować. Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska.